Cześć. Cześć. Ja mam na imię Karolina. Ja też mam na imię Karolina. A to jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Witamy naszych słuchaczy w odcinku numer 6. Dzisiaj zapewnimy Wam kolejną dawkę emocji z dwoma nowymi historiami kryminalnymi prosto z Polski. Do tej pory spotkałyśmy się nawet z takim, powiedziałabym, miłym przyjęciem. Tak jak ostatnio wspominałyśmy, jest to bardzo miłe. Dziękujemy za nowe wiadomości, które dostałyśmy, za Wasze sugestie, różne książki, które nam polecacie. Jest nam naprawdę bardzo, bardzo miło i szczerze ja się cały czas jestem w szoku, jak dostajemy coś nowego. No i to za każdym razem czuję się, jak to by było jakieś święto. O, nowy komentarz. Tak. Tak, słodko. Tak. Dzisiaj jest nietypowa właściwie godzina, w której nagrywamy, bo możemy zdradzić, że jest południe w niedzielę. Zazwyczaj nagrywamy wieczorem i to jeszcze z winem. Dzisiaj nagrywamy z kawą. No więc jeśli coś by było nie tak, to po prostu obwiniajmy to, że jest niedziela, bo nie wiem, ja czuję się dzisiaj jak taki flak straszny. Tak, zamiast zbierać siły na poniedziałek, to nagrywamy podcast o strasznych rzeczach. No, mój stan takiego rozleniwienia pogłębia to, że niedawno wróciłam z włoskich wakacji i spamowałam też tym na Instagramie, więc może ktoś widział. Po wakacjach powinno się mieć kolejne parę dni urlopu, żeby odpocząć i wrócić do życia. Ja tak uważam, zawsze jest mi ciężko wrócić do rzeczywistości. No, zdecydowanie. Ale w podróży towarzyszyły mi różne podcasty. O. Więc poza tym, że moim ulubionym podcastem, nie wiem właśnie, czy już mówiłam to tutaj, czy nie, jest My Favorite Murder, ale tu już niestety jestem na bieżąco, więc muszę czekać do każdego odcinka, co mnie strasznie denerwuje, bo wcześniej słuchałam, miałam jakieś chyba 100 odcinków do zrobienia, więc za każdym razem mogłam słuchać. I teraz słuchałam sobie coś takiego jak Small Town Crimes, chyba no to tak to się nazywa. No i tam naprawdę kolesie, oni to dopiero rechoczą. Niektórzy ludzie piszą nam, że my za bardzo rechoczemy, ale posłuchajcie sobie Small Town Crimes, czy jakoś Small Town coś tam. Nie wiem, czy w Polsce by się przyjęło takie podejście. No... Właśnie widzisz, ja myślę, że my tutaj przecieramy szlaki po prostu. Nie można być za bardzo poprawnym. Dokładnie. To co, czy już koniec chit-chatu? Tak mi się wydaje, ja nie mam nic do powiedzenia, mój tydzień był absolutnie normalny. Był krótszy, z czego dosyć się cieszyłam, miał tylko 4 dni, więc dzisiaj ty zaczynasz. Ja zaczynam. Jesteś gotowa? No powiedzmy, i to jest nietypowa sytuacja do tej pory dla mnie, bo z jednej strony strasznie mi się nie chce o tym mówić, ale to nie dlatego, że ja jestem leniwa, tylko nie wiem, no ta... Ach, sami zobaczycie, sama też zobaczysz, o co chodzi. Więc przechodząc już do rzeczy. 13 grudnia 2014 roku, czyli chyba najświeższa sprawa, jaka nam się tutaj zdarzyła, dwa ciała zostały znalezione. 48-letniego mężczyzny i 42-letniej kobiety, małżeństwo, znalazła policja w jednym z domów jednorodzinnych w Rakowiskach koło Białej Podlaskiej. Do zdarzenia doszło właśnie na takim spokojnym osiedlu domków jednorodzinnych i co zaniepokoiło, sąsiad zgłosił na policję, że dziwne jest to, że drzwi są cały czas otwarte do tego domu. A swoją drogą przed... Na oścież, tak? Tak. A swoją drogą przed drzwiami wejściowymi była wielka plama krwi. O, to mniej dziwne niż drzwi otwarte na oścież. Więc śledztwo zostało bardzo dokładnie opisane przez Dziennik Wschodni, taka gazetka. Ja tam się cofnęłam w ich archiwum właśnie do 2014 roku i tam właściwie potem, w tamtym czasie codziennie praktycznie jakieś tam newsy wrzucali. Potem już tak raz w miesiącu, no i no, dopóki nie zostało to wszystko rozwiązane. Do tego znalazłam informację, że już chyba była premiera odcinku poświęconego tej zbrodni w programie Polskie Zabójczynie, który jest emitowany właśnie na tym kanale Crime Investigation, który jest chyba Polsatu. I jeśli ktoś wie, jak do tego... To jest to Polsat CI, o którym rozmawiałyśmy już. No. A, CI, Crime Investigation. No. Tak, to ma sens. Więc ja tam obczaiłam ich stronę i w ogóle nie rozumiem, jak do tego się dostać online. Chyba nie ma takiej opcji. No, a szczerze powiedziawszy, znam praktycznie zero osób, które miałyby coś takiego jak Polsat cyfrowy, czy coś, nie wiem.
Więc nie wiem, jak do tego kanału można dojść. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to możecie nam powiedzieć, bo z tego, co patrzyłam, to oni tam mają naprawdę, no teoretycznie, bardzo ciekawe sprawy. I robią jakieś, niby do tej sprawy miały być właśnie jakieś kulisy zbrodni i tak dalej, więc brzmi to interesująco, ale niestety nie widziałam tego. Dobra, więc ja mogę powiedzieć, że ja dokładnie pamiętam tą sprawę z 2014 roku, bo ona była mega głośna. Wydaje mi się, że jak powiem coś więcej, to też sobie przypomnisz. Mhm. Chciałabym nie aż tak bardzo skupiać się na tych sprawcach, bo wydaje mi się, że no po pierwsze oni na to nie zasługują, a po drugie no tak jakby im o to chodziło, tak jakby im o jakiś tam rozgłos chodziło, więc nie chciałabym się do tego przyczyniać, ale z drugiej strony będę o tym mówić, więc takie... Czyli to jest o tych nastolatkach? Tak. O kurwa. No. Więc już Karolina rozwikłała moją tutaj nie, zagadkę. Bo policzy 2014, dwa ciała, plema krwi, od razu mi się to skojarzyło. No. Była to bardzo sławna sprawa, natomiast bardzo długa, interesująca i chora. No, skoro już wszyscy wiedzą, o co chodzi, to już nie muszę dłużej ukrywać. No więc oficjalnie to był Jerzy, pułkownik Straży Granicznej, i Agnieszka, która była nauczycielką. 3 godziny po tym, jak policja stawiła się na tej scenie zbrodni, odnaleziono ich syna, czyli 18-letniego Kamila. Bardzo szybko zajęło jemu przyznanie się do winy, więc okazało się, że, jak pewnie już też pamiętacie wszyscy, mordercami jego rodziców był on oraz jego dziewczyna Zuzanna. Od razu też przyznali się do tego, że morderstwo zaplanowali 2 tygodnie temu. Mówili coś o tym, że oglądali filmy, ale ja strasznie nie chciałabym wchodzić w to, że oni oglądali filmy i się tym zainspirowali, bo to jest po prostu taka bzdura. Nie. No nie wiem, co ty o tym myślisz, ale gadanie, że za dużo jest przemocy i agresji w telewizji i tak dalej, i to może inspirować kogoś do popełnienia zbrodni, no nie wiem, to jest, brzmi to jak takie dziwne usprawiedliwienie i obwinianie naszej kultury, że wiesz, tak samo jak było z tym oskurowaniem, że to niby milczenie owiec, no. No do mnie takie tłumaczenie też nie trafia, zwłaszcza w tej sytuacji. To już byli dorośli ludzie, jakby na to nie patrzeć, to nie no. Ciężko, żeby 18-latek tłumaczył się tym, że film go zainspirował. To już powinien być człowiek, który sam myśli i no bez chęci na pewno by nic go nie zainspirowało do zabicia rodziców. No dokładnie. Podobno motywami tej zbrodni było to, że rodzice nie akceptowali ich związku. No i oni sobie wymyślili, że jeśli zabiją ich rodziców, no to wezmą ten spadek i będą sobie żyć z ich pieniędzy długo i szczęśliwie. A swoją... Czy rodzice byli zamożni? No tak, tak. Byli zamożni. Chociaż bardziej chyba ten ojciec, bo jeśli mama była nauczycielką, to pewnie średnio, no ale raczej nic tam im nie brakowało, bo oczywiście przy okazji tej sprawy no, przepytywali właściwie każdego, i dziennikarzy, i policja, każdego, kto tam im się napatoczył, z sąsiadów i otoczenia, więc wszyscy mówili, że to była przykładna, normalna, grzeczna rodzina, że on też był grzeczny. Zawsze mówił dzień dobry, tak? Tak. Jak to się mówi w takich sytuacjach. Ale dokładnie tak było, bo ja oglądałam jakieś tam filmiki na YouTubie, no to co sąsiad mówił? No zawsze mówił dzień dobry, zawsze z pieskiem wychodził, coś tam. Klasyka, no to znaczy, że dobry człowiek. Jak mówi dzień dobry, no. A swoją drogą jeszcze miałam tutaj dodać, nie wyszedł im ten plan spadku, poza tym, że zostali złapani przez policję i wsadzeni do więzienia. Oczywiście. To plan spadku by też nie wyszedł, bo sąd w takiej sytuacji może uznać kogoś niegodnego tego spadku. I tak też się wydarzyło w jego przypadku, chociaż to już wybieganie trochę w przyszłość, ale na szczęście, no bo jakby on wyszedł z więzienia, to teoretycznie mógłby mieć dostęp do tych pieniędzy swoich rodziców, a to by był jakiś absurd, no nie? Tak, to już by była przesada. No, więc teraz Wam pokrótce opowiem, jak wyglądał ich cały plan. Tak jak mówiłam, te 2 tygodnie wcześniej Zuzanna skontaktowała się z takim swoim znajomym Marcinem. Poprosiła go, żeby za 10 tysięcy przewiózł z Warszawy do Krakowa właśnie ją i jej chłopaka, tego Kamila, bo ona tam miała jechać oczywiście na promocję tomiku swojej poezji czy coś takiego. Za 10 tysięcy z Warszawy do Krakowa? Tak. No to trochę zadziwiająca kwota, ale podobno ona mówiła, że na tym tomiku ma zamiar zarobić dużo pieniędzy, więc da mu 10 tysięcy. A to nawet jakby taksówkę wzięła, to chyba by mniej zapłaciła. No nie wiem.
No ale chodziło o to, żeby oni jechali konkretnie z Warszawy do Krakowa, bo to chyba jest po prostu po drodze, ta miejscowość ich. Więc 12 grudnia parka młodych zabójców pojechała pociągiem do Warszawy i ona już wtedy miała ze sobą dwa noże. Podobno każdy był z ostrzem o długości 15 cm. Oni, nie wiem w ogóle, czy takie głupoty na ich temat opowiadać, no ale jest tam w jednym z artykułów napisane, że oni w złotych tarasach szukali płaszczy przeciwdeszczowych, podobnie jak z jakiegoś tam filmu, bo chyba wyobrazili sobie, że będą po prostu zarzynać ich nożami i będą mieć płaszcz przeciwdeszczowy, który ochroni ich przed poplamieniem się krwią. Wiesz, najbardziej mnie teraz zastanawia, jak wyglądały ich rozmowy na ten temat. Czy oni umawiali się po południu po szkole i planowali, gdzie pójdą po płaszcz przeciwdeszczowy? Boże, nie mam straszne. Pojęcia. No. Nie mam pojęcia, ale ich wyobraźnia musiała być tak po prostu rozbujana, że szok. No ale tych płaszczy niestety nie znaleźli, więc kupili bardzo dużo gumowych rękawiczek. Chcieli się oprzeć tymi rękawiczkami? Nie wiem, może właśnie się z nimi obkleić, nie wiem. Spotkali się z tym swoim kolegą kierowcą właśnie pod złotymi tarasami i ten jeszcze chłopak, ten Marcin, był ze swoją dziewczyną Lindą, więc ona też została niechcący wkręcona w całą tą sprawę. Więc zapakowali się do samochodu, mieli swoje narzędzia zbrodni, o czym oczywiście ten Marcin nie wiedział. No i pojechali w stronę Krakowa z Warszawy. Kiedy byli już w pobliżu tych rakowisk, to Kamil świetnie też to zaplanował, że wyśle mamie SMS-a w tym czasie i napisał do niej: już prawie jesteśmy w Krakowie, żeby nie było, że wiesz, mieli opcję znaleźć się w ogóle w tym domu. A Zuzanna powiedziała do tego kierowcy, że kurczę, zapomniała laptopa i że muszą się wrócić do domu Kamila i żeby ten poczekał w ogóle pod domem i oni pójdą po tego laptopa szybko i wrócą. I oni w tym czasie wymyślili sobie, że w tym krótkim czasie, w jakim bierze się laptopa z domu i wraca do samochodu, oni w tym czasie zadźgają jego rodziców i wyjdą. Nie wiem. To tak jakby mieli iść do sklepu po bułki. Mm-hmm. Tak w takim... On jeszcze mamie SMS-a wysłał. No to jest coraz to obrzydliwe. Rozumiem więc... twoją niechęć do tej sprawy, bo aż ciężko... Jest to oczywiście jest interesująca, ale po prostu robi się niedobrze słuchając tego. No. Dobra, więc ja powiem to szybko, nie będę już tak się nad tym rozwodzić. Było wtedy koło 2 w nocy, ale to jest po prostu masakra, jak oni to mieli wszystko zaplanowane. Mieli w tym samochodzie rzeczy na przebranie, te noże, więc oni wzięli to z bagażnika, poszli w krzaki się niby przebrać, poszli do domu. A ten kolega co? No, nie widział widocznie, nie wiem, to jest też jakby ich tam udział w tym jest bardzo dziwny. To te wszystkie szczegóły są znane w ogóle z wizji tej lokalnej, bo oni zaraz po tym zrobili to z nimi. Oni opowiadali wszystko na temat tego, naprawdę, więc ja nie wiem, czy to dlatego, że oni mieli po 18 lat i nie byli jeszcze wystarczająco ogarnięci, czy po prostu chcieli, żeby wszyscy wiedzieli o tym. No ale to temat na dyskusję. Weszli do domu, zdjęli buty. Wiedzieli, że o 2 w nocy rodzice będą spać. Zastanawiali się też podobno po drodze, czy mama będzie spać na kanapie, czy mama będzie spać z ojcem w łóżku. No i wtedy poszli do sypialni, no i wiadomo, co tam zrobili. A oni zaskoczyli tych rodziców? Czy oni spali? Czy... No właśnie chodzi o to, że ci rodzice spali. To jest po prostu masakra. Oni tam zadali im po kilkanaście ciosów, tam była szamotanina. Aha. Najpierw... Czyli rodzice zobaczyli, co ich synek tak zrobił. Tak, a no to nie, to jeszcze ci powiem, że oni najpierw się ustawili tak, że ten Kamil, okazało się, że Kamil jest przy matce, a on nie chciał zabijać matki chyba, więc zamienili się stronami, więc Kamil zaczął dźgać swojego ojca, a tamta matkę, więc ojciec na pewno był większej postury niż oni, więc zaczął się tam z nimi szamotać. W tym czasie matka no też dostała tam tym nożem, ale jej udało się uciec. Tylko trochę, uciec z sypialni. Oni ją gonili i gdzieś tam chyba ktoś przez przypadek chyba włączył światło, więc nagle właściwie wszyscy się obudzili i wiesz, ocknęli. Więc jak ten ojciec zobaczył, co się dzieje, to się rzucił na tą Zuzannę, w tym czasie ta matka uciekła, potem oni tą matkę gonili, potem zadawali, wiesz, więcej tych ciosów nożami, potem ciągnęli to ciało tej matki z powrotem do domu. W trakcie tej szamotaniny ta Zuzanna ugryzła tego ojca w rękę
i bo też się z nim szarpała, więc potem zastanawiali się, co zrobić z tym, że ona go ugryzła, więc tam będą ślady jej DNA, więc próbowali mu obciąć tą rękę, ale się nie udało. Ja nie wiem w końcu, co oni tam, już nieistotne, co oni z tym zrobili, ale wiesz, oni się zastanawiali nad wszystkim dokładnie. To jest najgorsze. No bo gdyby to była, był jakiś szał, psychoza i w ogóle cokolwiek... No tak, jakby po prostu zwariowali, czy... Tak, to oni by nie zwracali uwagi na to, co robią, a oni wszystko mieli bardzo dokładnie przemyślane. Wstrząsające, naprawdę. Nie mówię, że jak ktoś chodzi i seryjnie zabija, to jest mniej wstrząsające, tylko tutaj planowanie zabicia, własną matkę, po prostu jakieś... I tyle, ile oni w to włożyli pracy, żeby to w ogóle zaplanować, to jest... Wszystko to trwało na tyle długo, że to już nie wyglądało jak pójście po laptopa do domu, więc ten ich kolega, który czekał w samochodzie, zaczął się niecierpliwić i w końcu odjechali. No ale potem chyba się tam zdzwonili, no i tamta dziewczyna namówiła ich, żeby z powrotem wrócili, no ale zobaczyli, że mają zakrwawione ubrania. To znaczy nie na sobie, oni je spakowali do torby, ale ten kierowca w końcu zobaczył, że w tej torbie mają jakieś zakrwawione ubrania. Z tego, co oni potem zeznali, ta Zuzanna i Kamil powiedzieli temu swojemu koledze kierowcy o zabójstwie. Ona stwierdziła, że jak wezmą pieniądze z ubezpieczenia, to zapłacą temu Marcinowi za milczenie. Ale wiesz, w ogóle jak... No zero jakiejś większej perspektywy. To nie jest takie proste, zabijasz kogoś, dostajesz pieniądze z ubezpieczenia. Zwłaszcza jak robisz jatkę w domu. No, głupie dzieciaki. No, więc ja nie wiem. Ten chłopak Marcin był bardzo zły, że go wciągnęli w coś takiego, ale zażądał więcej pieniędzy od nich, więc tak jakby chciał się z nimi dogadać. No. Ja już nie pamiętam dokładnie, jak to jest mieć 18 lat, ale zastanawiam się, czy... co musiał mieć w głowie ten Marcin. Ten Marcin, w sensie ten kierowca samochodu, tak. On miał 20. Aha, to jeszcze gorzej właściwie. Masakra. Chciałam go tłumaczyć jakąś, nie wiem, głupotą, naiwnością, że może im nie wierzył, że oni to zrobili, może myślał, że to zmyślili, ale no z drugiej strony był dowód w postaci zakrwawionych ubrań. Chciałam jakoś go wytłumaczyć, ale... Nie, a teraz jeszcze przypomniały mi się szczegóły, że ta Zuzanna zaoferowała mu 50 tysięcy, on zażądał od niej 100 tysięcy, więc ona się zgodziła, a jak dojechali do Krakowa, to Marcin powiedział to wszystko swojej dziewczynie, czyli tej, która też była pasażerką samochodu. Razem stwierdzili, że muszą zażądać od nich więcej pieniędzy, czyli po 200 tysięcy na osobę za ryzyko o oskarżenie o współudział. No to w tym momencie już jakby wszelkie opcje na wyczyszczenie jakby ich imion, tak, trochę sobie raczej popsuli. Też myślałam może, że ewentualnie, tak teraz jak opowiadałaś o tym, że ewentualnie, jeżeli on widział, że oni mają noże, właśnie zabili jego rodziców, no to może się bał i grał na zwłokę jakby, ale jak potem jeszcze świetnie sobie przeanalizował to ze swoją dziewczyną, która swoją drogą, Boże, co za typka. Nie no, oni po prostu w tamtej sytuacji powinni zadzwonić na policję. Znaczy może nie w tamtej sytuacji, bo może wtedy by się bali, no nie? No tak, dlatego ale właśnie... Ale może, bo w dalszym ciągu plan był taki, że jadą do Krakowa, żeby ona mogła wziąć udział w tym swoim tam evencie poetyckim. Więc w momencie, kiedy by wysadzili ich z samochodu, no to powinni od razu zadzwonić na policję. Oczywiście. I wtedy mogliby się wytłumaczyć, że o, baliśmy się coś tam. No tak, oni tak. Tak nie zrobili. Ale niedługo zajęło policji znalezienie ich, wszystko było wiadome, więc ta Zuzanna nie zdążyła na swój wieczorek literacki, bo już zgarnęła ich policja. I teraz, co wiemy na temat tych dzieciaków? Tak jak już mówiłam, ten Kamila ojciec był funkcjonariuszem Straży Granicznej i miał stopień pułkownika. Jak się chyba ma stopień pułkownika, to się ma sporo pieniędzy. Chyba kimś ważnym jest. No. A jego mama uczyła rosyjskiego. No i tyle wiadomo na jego temat, że był takim cichym, spokojnym chłopakiem. Z kolei o tej Zuzannie niestety wiadomo znacznie więcej, bo ona była internetową personą, ale to też już nie wiem, czy jest sens o tym gadać. Ona mieszkała z matką tylko, bo jej ojciec zmarł kilka lat temu. No i ciekawe jest to, że była bardzo dobrą uczennicą. No i chyba wszyscy wiedzą, którzy słyszeli o tej sprawie, że ona uważała się za poetkę. Mhm.
bo ja nawet pamiętam, że jak to wszystko wyszło, to jakoś moi znajomi o tym mówili, ja też to sprawdzałam, w ogóle wszyscy o tym gadali. Tak. Te jej profile w internecie, te jej wiersze, to wszystko było takie, nie wiem, czy wszyscy zrozumieją, jak powiem, że ona była po prostu tak typowo emo. Tak typowo emo, że słuchała Joy Division, oglądała jakieś tam smutne filmy, pisała wiersze, nie wiem, pewnie wiesz, robiła takie wszystkie typowe rzeczy, które robi taka smutna, zbuntowana nastolatka, a z drugiej strony no było coś w niej więcej takiego gorszego, Boże, takiego, jakby to powiedzieć, zepsutego. Zepsutego, to dokładnie. To było niezaplanowane. Ale to brzmi jak ktoś, kto za wszelką cenę chce zdobyć atencję, w sensie tak, uwagę. Atencję. Tak. Attention whore. Można powiedzieć ładniej attention hog. Oni zostali poddani bardzo dokładnym badaniom psychiatrycznym. Och, nie dziwię się po czymś takim. Tą Zuzannę bardzo szybko przebadali, znaczy się w standardowym czasie, bo oni ich zabrali do jakichś ośrodków różnych i tam spędzili kilka tygodni, czy też tam, nie wiem, jakieś 2 miesiące, coś koło tego. Więc w przypadku Kamila prosili o przedłużenie tych testów, bo nie mogli chyba tak łatwo go rozgryźć. Więc co do tej Zuzanny, to ci biegli mówili, że brakowało jej wzorca w postaci mężczyzny, czy też ojca, co nie wiem, czy jest takim dobrą tezą w przypadku badania kogoś, no bo co to ma za znaczenie? Pewno to warunkuje może ciebie trochę jako osobę, ale czy też warunkuje, ma wpływ. Natomiast nie jest to żadnym wytłumaczeniem na to, że się robi takie rzeczy, ile jest normalnych osób, którzy nie mają pełnych rodzin i radzą sobie absolutnie dobrze i są... Znaczy gdzieś tam też czytałam, że podobno właśnie jej matka była taka ostra w stosunku do niej, że jak była młodsza, to tylko kazała jej chodzić do szkoły i na jakieś tam treningi, bo ona była bardzo dobra w piłkę nożną. I nie wiem, może myślała, że będzie z tego jakaś kariera czy coś, nie wiem. Więc ona była i perfekcyjna w szkole i poza lekcjami, no i nie miała za bardzo czasu, ale wiadomo, że jak się dziecko trzyma pod kloszem, no to w którymś momencie ono i tak ucieknie, no nie? Więc ona jak poszła do liceum, to zaczęła, nie wiem, świrować i później też jak gadali z ludźmi ze szkoły, to ci jej koledzy i koleżanki ze szkoły mówili, że jakby nie znalazłam konkretnie o co chodziło, ale mówili tak, że ona była taka niebezpieczna, że wiesz, tak, że jak się zaczęła z kimś tam kumplować, to potem rodzice się o tą osobę martwili, że to tam, że było parę takich przypadków, że wiesz, pod jej wpływem niby ludzie się zmieniali. I nie wiem, czy to jest taka narracja, żeby zrobić z niej kogoś, kto potrafi zmanipulować do zrobienia czegoś, bo też bym nie dawała jej takich boskich mocy, bo wydaje mi się, że po prostu, no, do pewnego momentu każdy decyduje o sobie, no nie? No dobra, ale wracając do tych ich badań, to mówili o niej psychiatrzy, że ma skłonność do przedstawiania siebie i swojego funkcjonowania w o wiele lepszym świetle niż w rzeczywistości. No i to też na pewno wiązało się z tym jej kreowaniem wizerunku w internecie. Jeden cytat, jaki pojawia się z wypowiedzi psychiatrów, to jest to, że dla niej mężczyzna jako taki ma mniejsze znaczenie, może być traktowany gorzej, musi zasłużyć na akceptację. I tak ocenili ją biegli. Ale nie mam pojęcia, skąd oni coś takiego mogli wyciągnąć. I też mi się wydaje, że to było spowodowane tym, że chcieli w jakiś sposób tego Kamila usprawiedliwić, żeby większą winę zwalić na nią, tak mi się wydaje. Co do jej zaburzeń psychicznych, to mówili, że ma... No ale wiesz, sami z siebie by nie chcieli zwalić na nią większej winy, no coś musiało w niej takiego być, no bo... Nie, no tak, jasne. Więc mówili, że ma narcystyczne i antyspołeczne cechy osobowości, skłonności do agresji, niski poziom empatii, brak poczucia winy i niezdolność do przeżywania emocji. Więc tak naprawdę zebrać to wszystko do kupy, to są takie cechy bardzo mocno sprzyjające morderstwu jakiemuś. Krzywdzeniu, tak. No i 3/4 z tej listy pasuje do większości spraw, które omawiałyśmy w przeszłości, więc... Tak, ale też nie wiem na jaką skalę, no bo jeśli
ktoś ma narcystyczne i antyspołeczne cechy osobowości, to to właściwie nic nie znaczy. To są tylko cechy osobowości, no. Ale ten niski poziom empatii, to myślę, że jest kluczowe, jeśli chodzi o jakiegokolwiek mordercę. A z kolei, jeśli chodzi o tego Kamila, to oni się najbardziej zastanawiali nad tym, czy u niego znajdą cechy osobowości zależnej. Wtedy mógłby łatwiej się poddawać, ale nie znaleźli nic takiego. No i stwierdzili, że podczas popełniania zbrodni byli w pełni poczytalni, co oznaczało, że mogą zasługiwać na surowszą karę przez to, że nie byli pod żadnym wpływem ani wiesz, nic takiego. A co ciekawe, zaczęli tak jakby wynajdywać brudy na nich, chociaż właściwie nie na nich, tylko na tą Zuzannę, bo do jej oskarżenia doszło uprawianie seksu z nieletnią. Do oskarżenia Zuzanny. Tak. Okay. Bo widocznie... Nie pamiętam. No tak, bo przed poznaniem Kamila ta Zuzanna, jak była w jakimś katolickim gimnazjum, to jest przecież oczywiste, że ona musiała być w katolickim gimnazjum. No jak miała surową mamusię, no to... Więc ona miała romans z młodszą koleżanką. Ta jej przyjaciółka chyba była 2 lata młodsza i to jakoś tak niefortunnie chyba, znaczy niefortunnie, nie żebym współczuła, ale tak wyszło, że chyba ta Zuzanna miała powyżej 15, a tamta miała poniżej 15. A to jest chyba w Polsce taki wiek, w którym no, nie można tak jakby, wiesz, relacji. Mieć żadnych relacji seksualnych. A one miały i oczywiście dlatego, że ta uważała się za poetkę czy tam jakąś inną artystkę, to wszystko to chyba one musiały opisać, wiesz, pisały listy, pisały do siebie przez internet i tak dalej. No i rodzice tej młodszej dziewczyny jakoś tam się o tym dowiedzieli. Zresztą też pewnie wiedzieli, że dużo spędza czasu z tą Zuzanną i na pewno im się to nie podobało. Więc wydaje mi się, że to ci rodzice dołączyli do tego oskarżenia. Dorzucili swoje 3 grosze. Tak, i też wyszło na to, że ona dostała oskarżenie, ta Zuzanna, o częstowanie marihuaną. No tak, to jest największy problem w tej całej historii. Tak, ale bo ogólnie sprawa oskarżenia o morderstwo trwała tam w ich przypadku chyba rok. A to oskarżenie o molestowanie i o marihuanę to wyszło w przeciągu tam kilku miesięcy. Więc to im się udało, wiesz, szybciej załatwić. Być może chodziło o to, że wiesz, potrzebują ją dłużej trzymać w tym areszcie czy coś tam. I zrobili im testy tej Zuzannie i Kamilowi, jak tylko ich aresztowali, to zrobili im testy z krwi i wyszło, że mieli jakieś tam ilości, że mogli palić marihuanę przed tym całym zdarzeniem. No ale nikt chyba z tego jakby nic sobie nie zrobił, no bo jednak śladowe ilości marihuany nie przyczyniłyby się do tego, żeby, wiesz, zaczęli mordować. No ale fakt był taki, że to była jej marihuana, więc za to też tam coś tam jej dorzucili. No właśnie, i ta sprawa jej, ta, o której mówiłam, rozwiązała się w sierpniu 2015 roku. Wtedy oni skazali już 19-letnią Zuzannę na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata za molestowanie nieletniej i marihuanę. Więc w sumie no niedużo z tego wyszło, ale pewnie dla nich to, wiesz, zawsze coś, tak. Zawsze coś więcej. Ich proces, czyli proces o morderstwo rodziców, ruszył właśnie w sierpniu 2015 roku. A jako, że oni przyznali się do winy właściwie tego samego dnia, no to raczej problemów z tym być nie powinno. No i wtedy też sąd orzekł, że Kamil nie odziedziczy spadku po rodzicach. No i to o coś takiego musiała wnieść prokuratura. No i tutaj jest coś takiego jak instytucja niegodności dziedziczenia. I to właśnie zostało wniesione przez tą prokuraturę. I to zostało stworzone tam w prawie właśnie na taki wypadek, gdyby jakaś bliska osoba zamordowała kogoś właśnie w celu spadkowym. Więc wtedy sąd może orzec, że odziedziczenie tego spadku byłoby niemoralne i niesprawiedliwe. Wiadomo, że jak proces jest ustalony na określony dzień i godzinę, no to ciężko jest potem o kolejny termin w polskich sądach albo też w sądach na całym świecie, nie wiem. Więc kiedy już mieli dostać wyrok w listopadzie 2015 roku, to okazało się, że tam ci adwokaci, a właściwie Kamil, nie otrzymał swojej opinii od psychiatrów na czas, więc nie mógł się z nią zapoznać, więc musieli przesunąć to i wiesz, to się tak ciągnęło i ciągnęło.
w tym czasie w końcu Zuzanna wykazała skruchę, bo chyba ten rok w więzieniu dał jej trochę do myślenia, bo wcześniej ona w ogóle nic takiego nie powiedziała, że jest jej przykro. No a ten Kamil oczywiście powiedział w miarę szybko, że żałuje tego, co zrobił, no bo chyba się skapnął, że jednak swoich rodziców zabił. Mhm. A jej to... ciekawi mnie, jak to, bo jeżeli oni inspirowali się filmami, nie wiem, może to w jego głowie było jakieś... No. Sąd adekwatne uzasadnienie tego wszystkiego podał podczas ogłaszania wyroku, więc zaraz ci powiem i myślę, że to będzie dobre podsumowanie tego wszystkiego. No ale ona podobno powiedziała, że bardzo żałuje tego, co zrobiła, wie, że zasłużyła na karę, ale prosi o karę w miarę łagodną, bo zależy jej na tym, żeby po prostu jeszcze mieć szansę na to, żeby być człowiekiem. No tam niech będzie. W końcu sąd skazał Zuzannę i Kamila na 25 lat więzienia. Chociaż tutaj prokuratura wnioskowała o dożywocie, ale sąd stwierdził, że 25 lat będzie wystarczająco i mogą się ubiegać o warunkowe zwolnienie po 20 latach, czyli no, zostało im jeszcze tych lat chyba 16, jeśli dobrze liczę. Z kolei właśnie ciekawe jest to, co się wydarzyło z obrońcami ich, bo jako że obrońca Kamila właściwie miał tylko jedną drogę, którą mógł obrać, czyli zwalenie winy na tą Zuzannę. Tak. Więc wydaje mi się, że ich super romantyczny związek nie przeżył. Nie piszą do siebie już listów z więzienia, bo cały czas ten adwokat mówił, że klient działał pod wpływem 19-letniej przyjaciółki, a z kolei adwokat tej Zuzanny przekonywał, że ona działała pod wpływem tego Kamila, więc jakaś bzdura, no nie? No tak. A sędzia powiedział tak, że tezy o bezgranicznym poddaniu się wpływowi Zuzanny M. były postawą obronną na potrzeby toczącego się postępowania karnego. Według biegłych psychologów, psychiatrów, odpowiedzialność za to, co zrobili, rozkłada się porówno na tą dwójkę. I sędzia właśnie powiedział, że ci oskarżeni wzajemnie się dopingowali. Bo nie wiem, czy to też wspomniałam, ale ta Zuzanna właśnie niedługo potem powiedziała, że w sumie coś w stylu, że dobrą robotę zrobili, no nie? Pogratulowała sobie, jak świetnie to... Tak, że wszystko wyszło, udało się, no tylko niestety ich złapali. No więc sędzia powiedział też, że nastolatkowie nie akceptowali norm społecznych i obyczajowych, no bo nie zgadzali się z tym, co twierdzą rodzice i nie chodzili do szkoły, często wygarowali, byli tacy generalnie zbuntowani. Mhm. Sędzia mówił też, że negowali wszelkie autorytety i zdaniem biegłych mieli również nieprawidłowo rozwiniętą osobowość, w której dominował egocentryzm. I to teraz jest ciekawe, że... Który nastolatek nie jest trochę egocentryczny? No może i tak. Ale on twierdzi, że mieli bardzo silną potrzebę akceptacji. Okay. I nie otrzymywali tej akceptacji w swojej rodzinie i nie otrzymywali w środowisku swoich rówieśników, ale dawali sobie tą akceptację wzajemnie. Dlatego tak bardzo byli sobie potrzebni i być może to doprowadziło do tego, że wyszła ze strony rodziców jakaś groźba, że nie możesz się z nią spotykać. I oni tą groźbę wzięli tak poważnie, że stwierdzili, że jedyną szansą na ich bycie razem i wzajemne adorowanie się będzie po prostu pozbycie się tych rodziców, no nie? A jest coś więcej na temat relacji Kamila z rodzicami? Bo jest tutaj... Powiedziałaś, nie. Aha. Nie. Bo to jest też... Zastanawia mnie, czy oni rzeczywiście byli tacy straszni dla niego, czy... Nie wiem, jakby to można było wytłumaczyć, bo to znaczy, nie mówię, że nawet jakby byli straszni, w sensie zabranialiby mu różnych rzeczy, nie wiem, kazaliby mu się uczyć, to w żaden sposób oczywiście nie jest żadną okolicznością łagodzącą. Jeśli po prostu, nie wiem, kazaliby mu siedzieć i chodzić do szkoły, no to sorry, no ale to chyba od tego są rodzice. Tylko chodzi mi o to, no bo różnie to bywa czasami. Wydaje się, że wszystko jest świetnie, a za zamkniętymi drzwiami... On przynajmniej niczym takim się nie bronił. Okay. A jeśli się niczym takim nie bronił, to wątpię, żeby było coś na rzeczy. Było. Nie, bo jakby teraz ten fragment, który mówiłaś o tym, że brakowało im akceptacji w domu, czy tam nie mieli autorytetów i tak dalej. Myślałam, że może jakieś jeszcze były tam... No, ale na pewno nie jest przypadkiem, że ten ojciec był jakimś pułkownikiem, no nie? Mhm. Ale też
Aha, zapomniałam też tutaj powiedzieć o tym, że w jednym właśnie z artykułów znalazłam opis dokładny pogrzebu, jak wyglądała ta cała ceremonia i jak tam strasznie dużo ludzi przyszło. I właśnie tam ludzie z pracy i też znajomi tych rodziców się wypowiadali. No i to wszystko, no wiadomo, że przedstawiali wtedy ich w takich mega superlatywach, no nie? Że mieli tam plany i coś tam, no wiadomo, okropne. Więc jakby o tym też trzeba pamiętać. No nic nie byłoby powodem na to, żeby coś takiego zrobić. A z drugiej strony, już kontynuując to, jakie mam informacje tutaj z tego całego procesu, to zdaniem biegłych do nieprawidłowego ukształtowania się osobowości tych oskarżonych przyczyniły się głównie zaniedbania wychowawcze. Ale to jest bardzo takie ogólne pojęcie, no nie? Nic to nie znaczy w zasadzie. Ale sąd uznał, że dlatego daje im 25 lat, ponieważ są w takim wieku, że mogą się jeszcze zmienić. Jest szansa na resocjalizację? Tak. Przez to, że przyznali się do winy, wyrazili żal i skruchę, to sąd jakby ma nadzieję, że oni faktycznie w tym więzieniu się zresocjalizują. Akurat tego wyrażenia skruchy ja nigdy nie rozumiem. Co mi po tym, że ktoś, kto, nie wiem, zadźgał 20 osób, mi powie przepraszam? W sensie jakby to nic nie znaczy, przecież może kłamać. No dokładnie. No tutaj te dzieciaki, no to może nie wiem, może rzeczywiście coś do nich dotarło, aczkolwiek zawsze dla mnie jest to strasznie dziwne to, że sąd mówi, że oskarżony wyraził skruchę. No skruchę to można wyrazić, że 16-latek ukradł rower i potem dotarło do niego, co zrobił, a tutaj no... No wiem. Ale może to chodzi o to, że kategoryzuje się ludzi na tych, którzy nigdy nie wyrażają skruchy i na resztę. Na tych, którzy nie widzą, że zrobili coś złego. Bo jeśli ktoś nigdy ci nie powie przepraszam, to znaczy, że już coś do końca jest z nim nie tak. To kot chyba tak mówił, nie? Że dalej by zabijał. Tak, właśnie też mi się to przypomniało, ale inaczej zupełnie trzeba to teraz rozpatrywać w związku z tym jego guzem mózgu. Aczkolwiek... Który też mógł mu nie pozwalać na to, że w ogóle kumał, co to jest skrucha. No, ale z drugiej strony, no nie wiadomo, może to nie miało żadnego wpływu na to. No, to są też ludzie, którzy mają po prostu takie zaburzenia sami z siebie. No, więc jednak ten cały sędzia, który swoją drogą nazywa się Arkadiusz Śmiech. Niefortunne nazwisko w tych okolicznościach. Tak. Więc on tak naprawdę jakby, no duża dawka zaufania, no nie? Ale oni też na pewno będą badani cały czas w tym więzieniu. Wątpię, żeby tak po prostu się, wiesz, pozbywano ludzi. Nie no, zwłaszcza w takiej medialnej sprawie i w takiej, gdzie no to chyba zgorszyło całą Polskę i wszyscy byli w szoku, bo tyle nienawiści było też w internecie, to tą Zuzannę, to rzeczywiście ja pamiętam nawet na jakichś, nie wiem, pudelkach ciągle były takie nagłówki. Ja właśnie nagłówki. Wczoraj sprawdzałam jej ten profil poetycki, jakiś tam możecie sobie znaleźć, już nie będę reklamować. No nie, bez przesady. Ale tam pod wszystkimi zdjęciami było, ty zgnijesz w więzieniu, coś tam, wiesz... Po prostu ludzie tak naprawdę jak oni wyjdą z tego więzienia, to jeśli, nie wiem, nie zmienią swojego wizerunku, nie zmienią imienia i tak nie dalej, nie będą musieli im pozwolić na zmianę nazwiska, bo przecież ktoś ich, no, rządzą publiczny lincz, nie? No, na pewno. Samosąd. Jeśli wyjdą, bo to przecież nie wiadomo, też przez tyle lat to się im może albo naprawić, albo bardziej w głowie poprzestawiać. Bo... No. Dobra, więc już kończąc, jeszcze tylko dodam, że apelacji było w tej sprawie bardzo dużo, bo ci strona obrony cały czas wnosiła te apelacje, że nie, powinni dostać mniejszą karę i tak dalej. Więc w końcu usłyszeli wyrok w 2016 roku, no i sąd ten wyrok swój podtrzymał, czyli 25 lat więzienia. I to chyba tyle, co chciałam na ten temat powiedzieć. Miałam nadzieję właśnie, że zamiast skupiać się na nich, będzie to dobry temat do rozmowy i chyba... Myślę, że ci się udało. Chyba się udało. Jakbyście mieli jakieś swoje przemyślenia, słuchacze, gdzieś tam w eterze, to też możecie pisać do nas i możemy jakoś do tego jeszcze wrócić. Więc teraz chwilka przerwy na napicie się wody i... Tak, i moja kolej. Ja mam dzisiaj sprawę, która ciągnęła się przez wiele, wiele lat. Też ze względu na niedopatrzenia. Cofniemy się do roku 2002, do Lisewa Malborskiego. Co? Lisów Malborski, tak się nazywał. Okay. Tak się nazywa ta miejscowość. Nie znam takiej miejscowości. To jest gdzieś nad morzem, w okolicach Gdańska, z tego co zrozumiałam. Kobieta przejeżdżająca drogą zobaczyła porzucony rower. Myślała, że zdarzył się wypadek, że ktoś potrącił rowerzystę, no i uciekł. Jak to niestety często się zdarza, to chyba
była jakaś ruchliwa droga. Kilka metrów obok roweru znalazła chłopca. Był to 10-letni Marcin. Niestety. Po kilkudziesięciu godzinach... Aha, okazało się, że to było zabójstwo, nie potrącenie. Chłopiec został ugodzony nożem w brzuch, w pierś, a poza tym miał jeszcze nóż wbity w szyję. Po kilkudziesięciu godzinach od tego zabójstwa prokuratura, policja wytypowała winnego. Był to mieszkający niedaleko, w jakiejś wsi obok, Tomasz Kłaczewski i był on niepełnosprawny umysłowo. Wziął na siebie winę za to zabójstwo, choć jego tłumaczenia były dosyć nieścisłe. Nie bardzo wiedział jakby jaką bronią, czy też jakim narzędziem zbrodni to było wykonane. Średnio się zgadzało jego tłumaczenie co do zadawania ran i tak dalej. Nawet znaleźli się świadkowie, którzy dawali mu alibi. Natomiast no, zabójstwo dziecka jest tak straszne, nie mówię, że inne nie jest, no ale wiadomo, że to zawsze opinię publiczną porusza jeszcze bardziej, że no wymiar sprawiedliwości, no cóż, no znaleźli sobie jakieś uzasadnienie, jakoś sobie tam to prokurator poprowadził tak sprytnie, no bo nie było żadnych materiałów dowodowych, nie było narzędzia zbrodni, nie było niczego poza ofiarą i jakimś biednym panem niepełnosprawnym umysłowo, który się przyznał do winy. Dlaczego się przyznał? No ciężko powiedzieć, natomiast była to osoba, która, jak potem mówili biegli, nie do końca była w stanie zdawać sobie sprawę z konsekwencji działań, jakie podejmuje. Czyli jeżeli znalazł się w sytuacji, w której, nie wiem, oskarżają, krzyczą, nie wiem, ktoś jest może w stosunku do niego jakoś tam słownie agresywny, no to po prostu wziął się, przyznał, no a że nie zdawał sobie, określili go jako osobę, która nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów, no to jest świetny kozioł ofiarny, prawda? No właśnie tak to brzmi, jakby no, szukali tylko kozła ofiarnego. Dokładnie. Proces bardzo szybko się odbył i skazali go na 15 lat pozbawienia wolności. A nie na jakiś tam szpital? Nie. Został skazany za zabójstwo tego Marcina na 15 lat pozbawienia wolności. A wiesz, jaka była jego niepełnosprawność? Szczerze mówiąc, nie jest tylko wszędzie napisane, że był po prostu umysłowo niepełnosprawny. Czyli taki... Opóźniony. Tak, też właśnie opóźniony lub niepełnosprawny umysłowo. Takimi się posługiwano określeniami. Okay. 3 lata później, w 2005 roku, w Łęgowie ginie kolejny chłopiec, 11-letni Sebastian. Więc znowu bardzo młody chłopiec. Sebastian siedział nad rzeką, łowił ryby, nie miał wędki i robił to przy pomocy kawałka deski z żyłką i haczykiem. I podchodzi do niego pan, zaczyna mu gratulować sprytu. Jaki jest sprytny, że takie sobie tutaj urządzenie zbudował. No i ten sam pan, który pogratulował Sebastianowi świetnego sprzętu wędkarskiego, który sam zrobił, wskazał mu jakiś taki rozpadający się dziwny budynek niedaleko tej rzeki, w którym byli. No i chłopiec postanowił pójść z tym panem popatrzeć na ten budynek. No nie, no nigdy właśnie tego nie rób. Tuż po tym, jak weszli do tych ruin, chyba mogę to tak nazwać, mężczyzna rzucił się na chłopca, zdarł z niego górne części ubrania, jakąś tam koszulkę, bluzę, nie wiem. Sebastian zaczął krzyczeć, więc ten mężczyzna, który go zaatakował, jakby zatkał mu usta, żeby nie krzyczał. Usiadł na nim, jakoś tam go przytrzymał kolanem, no i ten chłopiec coś tam próbował się szarpać, no ale z racji tego, że nie miał jak oddychać, po prostu stracił przytomność. Mężczyzna się przestraszył, stwierdził, że dziecko na pewno go rozpozna, no jak się obudzi, powie o tym, co się stało, wie jak wygląda, więc wyciągnął z plecaka nóż, chyba myśliwski, i ugodził tego biednego chłopca kilkanaście razy. Żeby było tego mało, wziął drugi nóż, który miał, bo miał przy sobie dwa noże, jeden myśliwski, taki duży, jeden kuchenny. Wziął drugi nóż i jeszcze dla pewności podciął chłopcu gardło. Wybiegł z tego budynku. Natomiast na całe szczęście, no jakby zauważył go rolnik, który gdzieś tam nieopodal robił coś, traktorem jeździł. I rolnik zobaczył, że z budynku wybiega w pośpiechu mężczyzna z długimi włosami, związanymi w kitkę, chyba tam z brodą. No więc od razu rolnik zorientował się, że coś jest nie tak. Wbiegł do tego budynku i zobaczył niestety ciało chłopca, które no można sobie wyobrazić po zadaniu kilkunastu ciosów nożem i po derżnięciu gardła było Ale strasznie zmasowane. Ale co z tymi nożami?
ja nie wiem, cały czas ostatnio te noże. Czy to jest naprawdę ulubione narzędzie zbrodni? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to jest na tyle niewygodne i na tyle brudzące i też straszne, bo podejść do kogoś tak i tak go fizycznie... To jest takie intymne bardzo, no. Jakby, że tak musisz jeden na jeden, bo z broni to przynajmniej można z odległości, można się ukryć. Tak, i jeszcze też masz mniejsze ryzyko, że ktoś tam, nie wiem, zacznie się z tobą szarpać. No. Że no, no. Chyba, że to jest kwestia tego, że może w Polsce nie ma takiego dostępu do broni. Może dlatego jest tyle przypadków z nożami. No. Ale sorry, to moja dygresja. Nie, no tak, tak. No i ten rolnik pobiegł do domu, aby zadzwonić na policję. Morderca natomiast udało mu się odbiec. Co zrobić? Odbiec, uciec. Przepraszam, zły dobór słów. I teraz jak on zaczął uciekać? Zatrzymał sobie autobus szkolny, który był pełen dzieci i poprosił ich o podwózkę. Oj nie. No, masakra. Potem, aha, bo tak, morderca był z miejscowości Tczewo. Tak. I dzięki temu, że podwiózł go ten autobus szkolny pełen dzieci, powtarzam, po tym co zrobił, udało mu się zdążyć na pociąg do tego Tczewa. Policja dzięki rolnikowi szybko stworzyła rysopis mężczyzny, no i rozesłała go do wszystkich jednostek. Wiedzieli, że miał długie włosy, że miał brodę, był ubrany w spodnie moro. I to, co akurat mnie bawiło, wszędzie był opisywany jako ktoś, kto należy do subkultury metalowców. O Jezu. No to trochę ten opis. Metal. Tak, dokładnie. Ale z mordercy możemy się śmiać. Tak, to było. Znaczy samo to... W tym podcaście z mordercy możemy się śmiać. Tak, oczywiście to przyznam, że czytając to tych biednych dzieciach w ogóle mi nie było do śmiechu straszne. No w każdym razie rozesłali ten portret i szybko udało się złapać zabójcę. Czekali na niego już na peronie, łatwo go zidentyfikowali pośród tłumu ludzi wysiadających z pociągu. A to bardzo szybko akcja musiała tak, być. Tak. W plecaku znaleźli dwa zakrwawione noże. No i morderca, bo w 2014 roku sąd ujawnił jego dane, więc mogę powiedzieć, że morderca nazywał się, czy też nazywa się Piotr Trojak. Tuż po tym, jak zawieźli mordercę na komendę, policjanci zaczęli mu zadawać różne pytania i zadali mu m.in. pytanie, czy była to pierwsza zbrodnia, jaką popełnił. Na co Trojak powiedział, że nie, co? Że to nie była pierwsza zbrodnia, jaką popełnił. I ale dziwne. Ze szczegółami opisał zbrodnie z 2002 roku, czyli tego, jak zabił Marcina, 10-latka z Lisowa. Nikt niestety z tych policjantów, którzy go wtedy przesłuchiwali, nie znali szczegółów tej zbrodni z 2002 roku, bo to był jakiś tam inny powiat, czyli jakby inna jednostka się zajmowała tamtą zbrodnią. I oczywiście zaczęli przeglądać akta z tej zbrodni z 2002 roku i zauważyli, że niestety w tym śledztwie było wiele niedociągnięć. Okazało się, że było wiele świadków, którzy widzieli wtedy tego Trojaka, jak jechał na rowerze, ponieważ to miasto, ten Lisów był zbudowany w taki sposób, że jakby ludzie mieli świetną opcję, żeby się jemu przyjrzeć. No i był też ten portret pamięciowy, który został sporządzony przez ludzi, którzy właśnie tego Trojaka widzieli, jak jeździł na rowerze wzdłuż drogi. I co zrobił Trojak z tym Marcinem w 2002 roku? Marcin, ten 10-letni chłopiec, wracał wtedy od dziadków z jakiejś pobliskiej wsi. Na drodze zobaczył mężczyznę ubranego na czarno i mężczyzna jeździł w cudzysłowie góralem. Minął chłopca na tym swoim góralu, ale w końcu zatrzymał Marcina i poprosił go o pomoc, nie wiem, czy tam łańcuch spadł, czy coś w ten deseń. Niby żeby nie stwarzać zagrożenia na drodze i wiesz, tam nie stawać z tymi rowerami, nie reperować ich na środku jezdni. Zaprosił go do rowu. No prawie, poszli na jakieś pobliskie pole. Tam Trojak chwycił Marcina za rękę mocno, no chłopiec wtedy zorientował się, że coś jest nie tak i chciał się wyswobodzić, zaczął krzyczeć, no ale oczywiście Trojak był dużo silniejszy i przycisnął go tak do swojej klatki piersiowej i zadał mu cios w brzuch i w pierś. Żeby upewnić się, że zmarł, próbował poderżnąć mu gardło, nóż był jednak za tępy, dlatego po prostu wbił mu go w szyję. Narzędzie zbrodni gdzieś wyrzucił w krzaki, wsiadł na rower i pojechał z powrotem do tej swojej miejscowości, czyli do Tczewa. Wyrzucił w krzaki narzędzie zbrodni? Tak znalazłam, natomiast tak, wyrzucił go w krzaki, a potem jeszcze będę wspominać o narzędziu zbrodni. Będzie to potem kluczowe. Kiedy po paru latach do sądu jakby wróciła ta sprawa z 2002 roku, sąd swoją drogą przyznał się do całkowitej porażki wymiaru sprawiedliwości. To był
cytat. To jest fajny tekst. Oczywiście wtedy okazało się, że ten biedny, opóźniony pan, który został skazany za zabójstwo tego Marcina, był niewinny. Wypuszczono go na wolność w 2000 roku, chyba w czerwcu, w 2006 roku, przepraszam, w czerwcu. Oczywiście jak go wypuszczali, to pod więzieniem było mnóstwo dziennikarzy, fotoreporterów i jak wyszedł, to ten Kułaczewski, ten opóźniony pan, zaczął śpiewać Niech żyje wolność i swoboda. Matko. No i zaczął mówić o tym, jak go źle traktowali po tym, jak do więzienia trafił, no bo... No, za zabicie dziecka. Dokładnie, dokładnie. I jest taki cytat. Na początku musiałem wypijać wszystko, co mi dawali. Podawali mi straszne napoje. Tam było wszystko. Płyn do mycia naczyń, pasta do butów i wszystkie możliwe chemikalia. Dali mu zadośćuczynienie. Właśnie jestem ciekawa, czy odszkodowanie. 300 tysięcy dostał. Wow. Ale nikt, kto był winny tym niedopatrzeniom, ani ten prokurator, który chciał, nie wiem, czy szybko zamknąć sprawę, czy o co chodziło, oczywiście nikogo nie ukarali tutaj za to, że ten pan spędził tyle lat w więzieniu. No ale cóż, no, pieniądze dostał chociaż tyle, natomiast tego, co tam przeżył, na pewno nijak mu to nie... A ile on czasu spędził w tym więzieniu? Cztery? Trzy lata? Coś w ten deseń. Bo wypuścili go w 2006, a zabójstwo tamtego chłopca było w 2002, więc... 4 lata. Tak. To 300 tysięcy za 4 lata, to nie wiem, czy to jest wystarczające. No, tak jak mówiłam, podczas tego pierwszego przesłuchania Trojak opisał dokładnie zbrodnię, jaką popełnił i w 2002, i w 2005 roku. Odbyła się też wizja lokalna i on tam dokładnie opisał, co tam zaszło, jak zrobił. Wszystkie detale świetnie pasowały do tej wiedzy, którą miała policja. Trojak w końcu oczywiście dostał adwokata, no skorzystał z tego prawa, jakie mu przysługuje, no i wtedy nagle stwierdził, że nie przyznaje się do tego pierwszego zabójstwa. No bo jedyne chyba co adwokat może zrobić, to mu powiedzieć, cofnij to, że się przyznałeś. Tak, czemu się przyznałeś? No, na to drugie tutaj jakby nie było opcji chyba, żeby się z tego wykpić. Natomiast z tego pierwszego próbował. Zaczął wymyślać, że to nie on, tylko on był świadkiem, że się przestraszył. Niby tam opisywał jakąś zmyśloną postać, którą tam wiedział. No ale wiedział jakby, że z tego drugiego zabójstwa nic mu nie pomoże, żeby się z tego wykpić. I no, już nie zaprzeczał, bo jakby nie było po co. A w tej sprawie z 2002 roku, no poza tym, że byli świadkowie, którzy widzieli go, jak jechał na rowerze, nie było żadnych innych dowodów. Oczywiście wycofał też swoje zeznania, więc jakby nie było punktu zaczepienia. Ale to jest głupie, że można coś takiego zrobić. No. Wycofać się. Przepraszam, żartowałem. Tak, dokładnie, dokładnie. No, ale po raz kolejny na pomoc przybiegli policjanci z Archiwum X. I zaczęli oni przeglądać szczegółowo. Policjant, który zajmował się tymi sprawami, chciał udowodnić Trojakowi zabójstwo z Lisewa, bo wiedział, że jakby miał przeczucie, domyślał się, że to był również on. Znaczy domyślał się, to było jasne. No więc zaczęło się czytanie akt, dokładne analizowanie. Też te błędy w pierwszym śledztwie były bardzo rażące. Było mnóstwo ekspertów, zbiegli, oceniali, że to, co opisywał Trojak, to właśnie było dokładnie to, jak zadawano te obrażenia i tak dalej. Oczywiście Trojak został skazany już na dożywocie za zabójstwo 11-latka. Z 2005 roku. No, ale dalej trwała praca tych policjantów z archiwum X tych śledczych, żeby udowodnić Trojakowi również to pierwsze morderstwo z 2002 roku. Niestety, po tym jak skazano tego pana upośledzonego, tego niepełnosprawnego umysłowo, dowody z pierwszego zabójstwa, czyli to narzędzie zbrodni, które wyrzucił w krzaki Trojak i rower, zostały zniszczone. Nóż, były jakieś tam jego zdjęcia, nóż, który wyrzucił w krzaki, natomiast rower oddano rodzicom, a ojciec, no z racji tego, że przypominało to o traumatycznych zdarzeniach, zniszczył ten rower. Ojciec tego chłopca, który został zabity w 2002. Nóż zniszczono, nie wiadomo dlaczego, w ogóle sąd wydał... Ale to jest strasznie dziwne, bo rozumiem, że tego zwolnili pana, ale nie mieli tego drugiego w więzieniu, więc jakim prawem
pozbyli się dowodów, skoro nie było jeszcze przyklepane. Ale oni się pozbyli po tym, jak tam tego niepełnosprawnego zamknęli. Okej. No, dlatego jakby był problem. Aha, dobra, już rozumiem. Podczas pierwszego przesłuchania, kiedy Trojak przyznał się do tego zabójstwa z 2002, szczegółowo opisał narzędzie zbrodni, tak jak już mówiłam. Było to duże ostrze i na rękojeści, która była z takich dwóch deseczek, był owinięty sznurek. I Trojak mówił, jak zeznawał, że na tym sznurku były jakieś kawałki zaprawy murarskiej czy coś takiego, taki gips chyba, zaschnięty. No i ci detektywi z Archiwum X, z racji tego, że był zniszczony, że zniszczono ten nóż, znaleźli zdjęcie tego noża, maksymalnie jak tylko się dało, powiększyli to zdjęcie, ale jeden z policjantów, który oryginalnie się zajmował tą sprawą, przypomniał sobie, w sensie tą sprawą z 2005, czyli tym drugim zabójstwem, za które Trojak już był skazany, uczestniczył w przeszukaniu domu Trojaka. Swoją drogą był to jakiś specyficzny budynek, w którym który był połączony z takim wiatrakiem, takim w stylu holenderskim, jakby, że w domu, część Co? Domu to był wiatrak, no. Takie, wiesz, no tak jak są na filmach, mi się kojarzy czasami, że są takie, no, nieważne. Był tam na przeszukaniu i znaleźli, czy też widział, pamiętał, że podobna linka była u Trojaka w domu i wisiała na tarasie, jako sznurek na pranie. Poza tym, więc co zrobili? Powołali biegłego z zakresu, uwaga, mechanoskopii. I mechanoskopia to jest technika śledcza polegająca na badaniu śladów pozostawionych przez narzędzia użyte w zbrodni. Z racji tego, że każde narzędzie zbrodni pozostawia niepowtarzalne ślady. No, na przykład każdy nóż nie będzie taki sam, bo z powodu użytkowania i nie wiem, produkcji i tak dalej, może mieć tam różne skazy, wygięcia i w ogóle. No i używa się w tym różne techniki mikroskopowe. Mhm. Oczywiście to jest dużo szersza kwestia, ja nie jestem specjalistką, ale można sobie zgograć. Mechanoskopia się to nazywa. Więc powołali tego biegłego, dali zdjęcie tego noża, którym zabito Marcina, na którym była dokładnie widać tą linkę, a linkę z jego domu rozłożono na części pierwsze. Biegły wydał taką opinię, że sploty, wszystkie cechy ogólnie tych linek, tej linki, którą miał do badania, odpowiada temu dowodowi ze zdjęcia. Czyli, że to musi być ta sama linka, że kolor jest ten sam i w ogóle. I że był to kolejny jakby punkt zaczepienia dla śledczych. Mhm. To bardzo sprytny ten detektyw, że tak zapamiętał jakąś linkę. Tak, tak. I jakby tutaj też to pokazywało, że ten Kołaczewski był absolutnie niewinny, bo on nie miał żadnego pojęcia o tym narzędziu zbrodni, ten upośledzony pan. No. I też nie potrafił określić, jak zabijał tego chłopca. Nie, więc, nie, mi się wydaje, że to w ogóle przesłuchanie to musiało być jakiś dramat. Oni mu powiedzieli wszystko i przyznaj się. Wiesz co, na w jakimś artykule z jakiejś gazety pomorskiej czy jakiejś innej znalazłam taki cytat, tylko że ten artykuł był napisany tak beznadziejnie, że ciężko mi go się w ogóle czytało. Ale był tam taki cytat o tym, że jakby to mówił właśnie ten upośledzony pan, ten opóźniony, że było mu zimno, nie wiem, czy kazali mu się rozbierać, czy coś takiego, czy kurtkę mu zabrali, czy bluzę i było mu zimno. No, i się go pytali, więc jakby u niego w głowie... Chciał iść do domu. Tak, żeby nie było już mu zimno, no to pewnie powiedział to, co chcieli, jeżeli to jest prawda w ogóle. I takie właśnie tam było, no jakby te opinie biegłych na temat tego pana jakby wskazywały na to, że tak właśnie on by się zachował w takiej sytuacji, no, że... Mu pewnie można było wszystko wcisnąć, żeby się przyznał, a on by powiedział... Biedny, strasznie, no naprawdę, bardzo przykre. Takiego kozła ofiarnego sobie znaleźli. Poza tym, jeszcze jak zaczęli w ogóle policjanci z Archiwum X, to oczywiście stwierdzili, że może Trojak przyznał się komuś w areszcie śledczym do tego, co zrobił. Jak go złapali za to zabójstwo w 2005 i najpierw powiedział, że owszem, popełnił jeszcze zbrodnię w 2002, no potem był w areszcie, nawet, no to też wiadomo, że w międzyczasie odwołał te swoje zeznania, ale może komuś się przyznał z tych osób, z którymi siedział. Przesłuchano ponoć ze 100 osób, ze 100 facetów i że trzech z nich zeznało, że Trojak opowiadał im o dwóch zabójstwach. Oczywiście nie był to żaden super dowód, który no przeważyłby o sprawie, ale dawało im to nadzieję, że znajdą więcej błędów i jakby dzięki temu też ci z Archiwum Mix, dzięki tym zeznaniom tych więźniów też może wiedzieli, czego szukać i jak dalej postępować. No niestety, tak jak już mówiłam, najważniejsza rzecz, czyli narzędzie zbrodni zniknęło, czyli żadne badania DNA, tego typu rzeczy nie wchodziły w grę, no ale kolejnym elementem w tym śledztwie była analiza czasu, jaki był potrzebny na to, żeby Trojak w 2002 zabił tego chłopca. I policjanci wykonali eksperyment. Wzięli rowery i pojechali
dojechali na miejsce zbrodni tymi rowerami, dokładnie przebyli tą drogę z relacji świadków i tak dalej, ponieważ tak, Trojak był widziany w Lisewie około 15 i 30 minut później, jak wracał sobie rowerem do tego swojego Tczewa. Więc policjanci wzięli dwa rowery i dwa razy takim średnim tempem, jakby się jechało normalnie rowerem, pojechali w tej z powrotem i okazało się, że dokładnie by mu tyle czasu wystarczyło na to, żeby tą zbrodnię popełnić. No i jakby też pomogło im to w ostatecznym wykluczeniu tego, że ta wersja Trojaka, na którą zmienił, czyli że on był świadkiem tego pierwszego zabójstwa, że coś tam, było to niemożliwe, żeby mógł kogoś spotkać, czy też było bardzo mało prawdopodobne. Ostatnim dowodem była opinia Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Psycholodzy, opierając się o różne zeznania ludzi, których znał Trojak z jego środowiska i z różnych innych informacji, które prokuratura miała, określili, że w 100% ta sama osoba popełniła obie zbrodnie. Taką wydali ekspertyzę. Te wszystkie działania detektywów, na pewno tych szczegółów było dużo więcej, jakby nie ma ich wszystkich tak opisanych niestety, ale dało to prokuraturze możliwość, żeby natychmiast wydała polecenie o przedstawieniu zarzutów za to zabójstwo z 2005 roku. Z racji tego, że Trojak był już w więzieniu za zabójstwo z 2005, pojechali po niego do więzienia i konwojem go tam zabrali, w kajdanach oczywiście i tak dalej, do prokuratury okręgowej w Gdańsku. Wydawał się ponoć absolutnie przeciętnym, niczym nie wyróżniającym się mężczyzną. No poza nie tym, wyglądał, metalem. Tak, nie wyglądał groźnie. Nie, możesz, miał wtedy krótkie włosy, nie? Bo, no. Ale nic nie mówił przez całą drogę, ale no chyba już wiedział, o co chodzi. Natomiast nie przyznawał się dalej do zabójstwa, które popełnił już wtedy 10 lat wcześniej. No, bo adwokat mu powiedział, żeby się nie przyznawał. Oczywiście tam zrobili wszystko, co robią standardowo, czyli znowu odciski. I poddali go też badaniu wariografem. Nic z tego nie wyniknęło, odwieźli go do więzienia. Natomiast po 2 tygodniach Trojak sam napisał do prokuratury list. Co? I poprosił o spotkanie, bo chce zeznawać. No i detektywi uznali, że może, no nie wiem, może coś go ruszyło, może zaczął żałować tego, co zrobił, ciężko powiedzieć. Albo, że podziała to łagodząco na jego karę. Chociaż drugie zabójstwo sobie dołoży, no nie wiem. I ponownie zawieziono go do prokuratury i teraz już przyznał się z powrotem, zeznał to samo, co zeznał na samym początku. Tak, 6 lat wcześniej, jak go oskarżali o to tak, drugie morderstwo. Dokładnie. I na pytanie, skąd taki pomysł, żeby zabić dziecko, powiedział, że poczuł taką potrzebę, kiedy zobaczył tego Marcina, jak jedzie na rowerze z drugiej strony. Coś tam, znalazłam jakiś taki cytat, że był zafascynowany okultyzmem, ale że detektywi nie przywiązali do tego żadnej rewelacji. Biegli natomiast rozpoznali u Trojaka pedofilskie skłonności, no problemy w określeniu orientacji seksualnej, osobowość nieprawidłową, cokolwiek to oznacza, no i że był takim sadystą, w sensie, że miał takie pociągi, tak, o skłonności do sadyzmu. I wydali tą opinię na podstawie tego drugiego zabójstwa z 2005 roku i on to zabójstwo dokonał go, miał zamiar zgwałcić tego chłopca. No, oczywiście. Natomiast ochota mu przeszła. Stwierdzili, że był absolutnie poczytalny w obu przypadkach, dlatego też jakby dostał dożywocie i tutaj żadnych okoliczności łagodzących tych nie było. I teraz coś o tym panu. Ten pan, który popełnił te dwie straszne zbrodnie, był z jakiejś tam normalnej rodziny, niczym się nie wyróżniał. Miał w domu, jak to nazwali, coś na kształt sali prób. Jakieś zespoły okoliczne się spotykały u niego w domu, żeby grać. Organizował jakieś tam imprezy i tak dalej. Natomiast raczej był uważany za dziwaka. Nikt jakoś tam specjalnie go nie lubił. Trojak mieszkał niedaleko miejsc zbrodni i nikt wówczas, właśnie to jest najdziwniejsze, że w tym 2002 roku, mimo to, że mieli ten portret pamięciowy od ludzi, którzy stali przy drodze i widzieli, jak jakiś facet jeździ w tej nazad na rowerze, nikt nie przyszedł się po okolicy z tym portretem pamięciowym, nikomu ich nie pokazał, a ten typ był dosyć charakterystyczny i z racji tego pewnie, że miał tą salę prób i tak dalej, to ta społeczność metalowców, jak oni ją nazywali w tych artykułach, która była dosyć mała w tamtych okolicach, od razu by go rozpoznała. No. Jakby oczywiście, że on się po tym pierwszym zabójstwie wyciszył,
na parę lat, ale gdyby nie to okropne zaniedbania i to, że chcieli jak najszybciej sobie znaleźć kozła ofiarnego, to może ten biedny chłopiec 11-letni nie spotkałoby go coś takiego. Stwierdzono, że jest to klasyczny seryjny zabójca, który właśnie wyciszył się po pierwszym i że ta potrzeba mordu wróciła po 3 latach i że pewnie wróciłaby później. I też znalazłam taką informację, że ojciec trojaka się powiesił, popełnił samobójstwo. No prawdopodobnie na wieść o tym, że syn jest mordercą. Czyli już po fakcie. Tak, tak. Nie wcześniej. Nie. Ja jestem ciekawa tylko, co się w tej rodzince działo. Jest tutaj napisane, że pochodził przez przeciętnej rodziny niewyróżniającej się skłonnościami patologicznymi. Ciężko powiedzieć. Nie, mi się wydaje, że... Znaczy... Nie chcę tutaj już takim ekspertem być, ale ostatnio właśnie słyszałam, słuchając jakichś podcastów, że no seryjnych morderców charakteryzuje jakby to zabarwienie erotyczne w większości przypadków, więc to, że on zabijał, znaczy właściwie zabił 2 małych chłopców, no to od razu mi się skojarzyło z tym, że musiał mieć jakieś pedofilskie zapędy. I też homoseksualne. I co chciałam powiedzieć? Że no właśnie jestem ciekawa, czy nie miał jakichś doświadczeń złych w domu, albo wiesz, cokolwiek w dzieciństwie. W 2007 był Lew Starowicz, który był biegłym, stwierdził, że trojak zabijał na skutek właśnie tych preferencji swoich seksualnych, tych zaburzeń, które miał. I że rozpoznano u niego zaniżoną samoocenę męskości, która była spowodowana tym, że nie miał zbyt wielu doświadczeń z kobietami i jakiś tam nieudany związek. I trojak tłumaczył się zmaganiem z niezaspokojonym popędem seksualnym. No tak, ale mówił, że miał jakiś tam, miał jakąś dziewczynę, ale ona go rzuciła. Jest taki wyczerpujący artykuł na Wprost i to jest artykuł, to nie jest nawet artykuł, to jest fragment z książki Tomasza Kina Bez przedawnienia. Właśnie chcę sobie kupić tą książkę jutro, bo to jest książka właśnie o sprawach rozwiązanych po latach przez Archiwum Mix i sprawach niewyjaśnionych. I widziałam o tej książce już parę wzmianek. Jestem bardzo ciekawa, jaka ona jest, dlatego jeżeli ktoś czytał, to proszę dać znać, a jak nie, to jak ja przeczytam, to powiem, czy warto, czy nie. Super, dobrze. No. No, pierwszy raz rozmawiałam o morderstwach dzieci i muszę powiedzieć, że było to... Niefajne. Bardzo niefajne. Nie mówię, że łatwiej się czyta o zabójstwach dorosłych, ale jak się widzi takie małe liczby jak 10, 11 i no to straszne. W każdym razie wczoraj miałam obejrzeć Czerwonego Pająka, w końcu dalej mi się nie udało. może kiedyś. A ja teraz, żeby trochę zmienić temat i nie kończyć na takiej smutnej nocie, to, bo ja byłam na Sycylii, więc tam jest super mafia włoska, no nie? I któregoś tam dnia szliśmy sobie uliczką, oczywiście wszędzie chodziliśmy na piechotę, więc już moje nogi tam odpadały, nieważne. Idziemy sobie uliczką w stronę właśnie tych katakumb. No i tam już trochę się oddaliśmy od centrum. Można było zobaczyć, co tam ludzie mają w domach, bo wszyscy z drzwiami otwartymi, siedzą sobie na ulicach i tak dalej. No fajnie. Idziemy przez pół godziny, przez coraz większe śmieci, a potem wieczorem coś tam czytaliśmy w internecie i wyszło, że na tej ulicy bardzo często zdarzają się morderstwa w ogóle w biały dzień, no nie? Fajnie, fajnie. Ale na szczęście tam kobiety są bezpieczne, tylko raczej po prostu faceci się zabijają, jak mają jakieś mafijne porachunki. Ale no, już drugi raz bym tam tą trasą nie poszła. No nie, to straszne. To... Przynajmniej u nas takie... U nas na polskiej ziemi morderstwa w biały dzień, nie wiem czy są. To znaczy na pewno są jakieś porachunki mafijne, no tylko... Ale nie na taką skalę. Nie na taką chyba skalę. Zresztą Polska chyba nie jest znana z tego, że mamy mafię na całym świecie, a Włochy chyba tak. No. Bardzo dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że zainteresowałyśmy Was na tą godzinę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.